Szanowni Państwo, zapraszamy. Jarosław Gowin. Witam Was bardzo serdecznie na tym naszym spotkaniu. Rzeczywiście przyjaciół, tych, którzy chcą zmieniać Polskę, tych, którzy, tak jak mówił przed chwilą Andrzej, nie zamykają się w świecie limuzyn rządowych, nie organizują wygłaszanych konwencji za pieniądze wyjmowane z portfeli emerytów czy młodych małżeństw wychowujących dzieci. My spotykamy się w gronie tych, którzy chcą Polskę zmieniać tak, żeby z tej Polski, żebyśmy my wszyscy, nasze dzieci, nasi wnukowie mogli być dumni. To dla mnie wielka radość, że spotykam się z Wami w takim dniu, w dniu, w którym odbywają swoje konwencje też te dwie największe partie, które zabudowały scenę polityczną i nikogo na tę scenę nie chcą wpuścić. Udowodnimy im, że wciśniemy się i rozbijemy ten duopol dwóch oligarchii partyjnych zawłaszczających Polskę. Dla mnie, mam nadzieję, że dla nas wszystkich to jest dzień radosny, ale ten dzień pokrywa też taka nutka smutku. Bo dzisiaj odbył się pogrzeb Marianny Popiełuszko, matki błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko. Pozwólcie Państwo, że poproszę Was, abyśmy uczcili jej pamięć minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Drodzy przyjaciele, ja byłem tutaj w Toruniu stosunkowo niedawno, 4 miesiące temu. Dla mnie to zupełnie inna epoka. Nie tylko dlatego, że wtedy byłem przedstawicielem pewnej partii, jak niektórzy tutaj na sali, którzy już razem ze mną, czasami wcześniej, czasami trochę później, tę partię opuścili. Ale te 4 miesiące to prawdziwa epoka w moim życiu. Bo ja przez te 4 miesiące przejechałem ponad 20 tysięcy kilometrów. Odbyłem setki spotkań. Spotkałem tysiące ludzi. Ludzi nieobojętnych, ludzi zatroskanych Polską, ludzi chcących tę Polskę zmienić. I mogę powiedzieć z ręką na sercu, że nie ma dzisiaj polityka, który lepiej niż ja znałby problemy, jakimi żyją normalni Polacy, który lepiej niż ja znałby ich troski, znałby ich radości, znałby ich nadzieje, ich marzenia. Chcę Wam powiedzieć, że w Polsce dzieje się dużo rzeczy. Rzeczy złych i rzeczy dobrych. Nigdy nie zapomnę rozmowy z pewnym przedsiębiorcą, niedaleko stąd, z Wielkopolski. Opowiadał mi, że jeszcze parę lat temu jego firma zatrudniała ponad 200 osób. Potem pojawiły się zarzuty ze strony Urzędu Skarbowego. Po tych kilku latach sąd oczyścił go z tych zarzutów. Cóż z tego? W międzyczasie jego firma zbankrutowała. 200 rodzin pozbawionych zostało środków do życia. Jego córka, wybitnie zdolna studentka, musiała rzucić te studia, żeby wyjechać do Londynu i pracować na zmywaniu, po to, by utrzymywać swoje młodsze rodzeństwo, bo on, człowiek kiedyś bardzo zamożny, stracił cały majątek na skutek niesprawiedliwych zarzutów. Pewnie odzyska część tego majątku, na pewno. Sąd przyznał mu odszkodowanie. Odszkodowanie z naszych pieniędzy. Ale czy ktoś przywróci jemu, jego dzieciom, pracownikom jego firmy,
rodzinom tych pracowników, czy ktoś im przywróci nadzieję, czy ktoś im przywróci wiarę w to, że Polska może być państwem sprawiedliwym, że Polska może być państwem, w którym stawia się na przedsiębiorczość, stawia się na aktywność, w którym otwiera się drogę przed ludźmi chcącymi działać dla dobra swojego, swoich rodzin, całej społeczności. Spotkałem też rzeczy dobre. Dojechałem do miasta w województwie lubuskim, gdzie jeszcze pod koniec lat 90. było ponad 40% bezrobocie w 50-tysięcznym mieście. Wyobraźcie sobie skalę ludzkich tragedii, skalę rozmaitych patologii, które musiały temu towarzyszyć. I wtedy, na początku lat 2000, zdarzyło się coś niezwykłego. Do swojego rodzinnego miasta postanowił wrócić przedsiębiorca po to, żeby ratować to miasto. Przedsiębiorca z dużej metropolii. Wrócił do swojego rodzinnego miasta, sprzedał swoją firmę, wystartował w wyborach na prezydenta tego miasta i wygrał. Wygrał minimalnie. Po 4 latach w następnych wyborach zdobył 84%. Po kolejnych 4 87%. Mimo tego, że przeciwko niemu swoich kandydatów wystawiły wszystkie partie. Pewnie za rok zbliży się do granicy 90%. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie to miasto, które było obszarem kompletnego upadku, kompletnej zapaści, zmieniło się w prężny ośrodek rozwoju przemysłowego. Pod wieloma względami przoduje w Polsce, na przykład jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. A więc możliwe są rzeczy dobre. Są rzeczy złe, są rzeczy dobre, ale jakich jest najwięcej? Polska jest krajem zmarnowanych szans. Jest krajem niewykorzystanego potencjału. I to dotyczy także waszej ziemi, województwa kujawsko-pomorskiego. Macie centralne położenie w Polsce, wspaniałe położenie. Macie świetne rolnictwo. Pan minister Mojżesowicz mógłby długo o tym opowiadać. Macie ogromny potencjał technologiczno-produkcyjny. Macie wspaniałe instytucje kulturalne. Silne ośrodki akademickie, unikalną w Europie linię sieci wodnych. I co? I wasze województwo ciągle znajduje się gdzieś tam na szarym końcu. Trzeba zapytać władze samorządowe, jak to się dzieje, dlaczego te szanse są niewykorzystane. Dlaczego nadzieja tak wielu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego na to, żeby żyć zamożnie, żyć w województwie lepiej rządzonym. Dlaczego ta nadzieja jest niespełniona? Przyjechałem całą Polskę i muszę wam powiedzieć, że wszędzie i w takich województwach jak kujawsko-pomorskie, w województwach niewykorzystanych szans i w takich województwach, które rozwijają się dużo lepiej. Niedawno byłem na Dolnym Śląsku. Wszędzie w całej Polsce słychać jedno wołanie, jeden głos, wołanie o zmianę. I jesteśmy tutaj dzisiaj razem po to, żeby zmienić Polskę. Co trzeba zrobić, żeby Polakom żyło się lepiej, żeby się czuli bezpiecznie, żeby mieli poczucie, że ich potencjał, ten wspaniały potencjał kreatywności, przedsiębiorczości, pracowitości Polaków jest wykorzystywany, a nie, że ciągle natrafiają na bariery, które rzuca im pod nogi ich własne niewydolne państwo. Żeby Polska odpowiadała naszym aspiracjom, naszej potrzebie dumy z tego, że jesteśmy Polakami, bo jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, ale żeby Polska odpowiadała naszej dumie. Musimy stawić czoło trzem wielkim kryzysom. Pierwszy z nich to kryzys gospodarczy. Najpierw było mówiono, że go nie ma. Potem ogłoszono, że właśnie się skończył. No bardzo dobrze, że skończyło się coś, czego nie było. Bardzo dobrze, już teraz mówię bez ironii,
że wzrost gospodarczy w ostatnim kwartale był nieco wyższy, ale jeżeli ktoś twierdzi, że kryzys się skończył, to niech porozmawia z przedsiębiorcami. Niech porozmawia z normalnymi Polakami, a nie tylko aparatczykami partyjnymi. Niech każdy z nas zaglądnie do swojego portfela i odpowie panu premierowi Tuskowi, czy naprawdę kryzys się skończył. Co trzeba zrobić, żeby w Polsce było więcej pracy, żeby ponad 2 miliony Polaków nie musiało szukać szans dla siebie. Polaków często bardzo energicznych, pracowitych, dobrze wykształconych, młodych, żeby nie musieli szukać szans dla siebie gdzieś o tysiące kilometrów od swojej ojczyzny. Co trzeba zrobić, żeby Polacy nie zarabiali 4 razy mniej niż mieszkańcy Europy Zachodniej? Odpowiedzi na to pytanie powinniśmy szukać u przedsiębiorców, bo to oni tworzą nowe miejsca pracy, to oni dają zatrudnienie, to oni są podatki, to oni rozwijają swoje firmy. Chcę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach siła danego państwa to jest w ogromnej mierze siła jego gospodarki, a siła polskiej gospodarki będzie zależała od siły polskich przedsiębiorców, zwłaszcza od tych małych i średnich firm, które stanowią podstawę polskiej gospodarki. Ci przedsiębiorcy od dawna mówią, czego potrzebują, żeby móc tworzyć nowe miejsca pracy, żeby móc płacić lepiej swoim pracownikom. Potrzebują niskich, prostych podatków. Potrzebują prostego prawa gospodarczego. Potrzebują sprawnych sądów. Potrzebują jasnego prawa budowlanego, nie takiego, które blokuje wszelkie inwestycje. Potrzebują ograniczenia sprawozdawczości, tej zmory setek tysięcy przedsiębiorców. Potrzebują zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, z którą nie może sobie poradzić nikt. Od najdrobniejszego przedsiębiorcy, przez samorządowców, poprzez ministrów, skończywszy na premierze. Wszyscy na tę ustawę narzekają. I od wielu lat nie możemy się doczekać jej zmian. Jak powinna wyglądać ta ustawa o zamówieniach publicznych? Przyjrzyjmy się temu, kto wygrywa przetargi w takich państwach jak Niemcy, Austria czy Hiszpania. Wygrywają firmy niemieckie, austriackie, hiszpańskie. A kto wygrywa przetargi w Polsce? Też firmy niemieckie, austriackie i hiszpańskie. Chcę powiedzieć jasno, trzeba zmienić ustawę o zamówieniach publicznych. Nie tylko tak, żeby ona była jasna, prosta, ale tak, żeby te przetargi wygrywane były przez polskie firmy. W tej chwili trwa wystąpienie premiera Tuska. Kiedy wielokrotnie podczas różnych dyskusji i sporów z nim mówiłem, że trzeba realizować te postulaty polskich przedsiębiorców, którzy są sobą tej ziemi, to słyszałem od premiera, że gdyby mnie słuchał, to Platforma miałaby 10% poparcia. Gdy kandydowałem przeciwko niemu, wygłaszając te postulaty, to pisał w liście do członków Platformy, że to jest program partii małej, partii wolnorynkowej. Zdaje się, że pan premier w tej chwili zgłasza te różne postulaty. Te postulaty, które ja wygłaszałem przez lata i które przypomniałem tutaj dzisiaj. Czyżby pan premier pogodził się z tym, że Platforma będzie partią 10%? Tak, chcę powiedzieć Donaldowi Tuskowi, tak będzie. Platforma będzie miała 10% poparcia, ale nie dlatego, że realizuje te postulaty, tylko dlatego, że przez 6 lat ich nie realizowała. I dlatego... Dlatego, że zbyt wielu ludzi w Platformie zapomniało o tym, czemu służy polityka. Polityka to nie jest zabieganie o przywileje dla siebie, członków swoich rodzin, dla znajomych. Polityka to nie jest wymienianie się zegarkami,
z zaprzyjaźnionymi biznesmenami. Polityka to jest służba. I ci wszyscy, którzy zapominają o tym, że powołani są do tego, aby służyć Polakom, wcześniej czy później doczekają się ze strony Polaków sprawiedliwej oceny. Wszyscy w Polsce tak naprawdę wiedzą, wszyscy politycy wiedzą, co trzeba zrobić, żeby gospodarka rozwijała się szybciej. Trzeba stawiać na polską przedsiębiorczość. A co proponują te dwie główne partie? Jedna partia rządząca podnosi podatków i podnosi podatki i traktuje przedsiębiorców jak dojne krowy, jak cytrynę, którą można w nieskończoność wyciskać. Taka była polityka ministra Rostowskiego. A co proponuje druga partia? Lider tej drugiej partii mówi, że jeszcze bardziej podniesie podatki i w dodatku nałoży na przedsiębiorców domiar i obejmie ich lustracji. Otóż chcę powiedzieć, że nas, zebranych tutaj na tej sali, łączy głęboki szacunek dla polskich przedsiębiorców. Przekonanie, że oni są solą tej ziemi i że obowiązkiem wszystkich Polaków, polityków, Polaków też, jest wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Polska posiada już kilkadziesiąt, może nawet kilkaset firm, które zdobywają rynki europejskie, które śmiało mogą konkurować z firmami, najlepszymi firmami zagranicznymi. Problem tych polskich przedsiębiorstw polega na tym, że o ile te zagraniczne firmy cieszą się poparciem swoich rządów, o tyle polscy przedsiębiorcy, polskie firmy, te najbardziej innowacyjne, te tworzące najwięcej do wysokopłatnych miejsc pracy, one żadnej pomocy ze strony państwa nie otrzymują. Czy nie powinno być tak, że każdej wizycie zagranicznej premiera i prezydenta towarzyszy delegacja polskich przedsiębiorców? Czy nie powinno być tak, czy nie jest pora najwyższa, żebyśmy zaczęli chlubić się polskimi przedsiębiorcami, żebyśmy zaczęli chlubić się stanem rozwoju polskiej gospodarki i tym wszystkim, co miliony Polaków swoją ciężką pracą od 20 paru lat wypracowali. Chcę też powiedzieć, że pora najwyższa, aby Polaków, zwłaszcza polskich przedsiębiorców, przestać traktować w ich własnym kraju jak obywateli drugiej kategorii. Co mam na myśli? Po 1989 roku, kiedy potrzebowaliśmy inwestycji zagranicznych, zapewniliśmy zagranicznym inwestorom liczne przywileje. Tak, wtedy było to pewnie konieczne. Ale minęło ćwierć wieku. Ćwierć wieku wolnej Polski. I jaką mamy dzisiaj sytuację? Mamy sytuację taką, że polscy przedsiębiorcy płacą podatki, a zagraniczni inwestorzy tych podatków nie płacą. Jak mają się rozwijać polskie sklepy, te małe i średnie sklepy, jeżeli muszą konkurować z wielkimi sieciami międzynarodowymi? Polskie sklepy, polscy handlowcy płacą podatki, te sieci międzynarodowe cały zysk wyprowadzają poza Polskę. Czym się to kończy? To musi się skończyć tym, że polski handel będzie upadał. A w momencie, gdy te zagraniczne sieci zdobędą pozycję monopolistyczną, to będą mogły, już zaczynają to robić, narzucać zaniżone ceny polskim producentom, rolnikom, przedsiębiorcom. Chcę powiedzieć, że podstawowy, święty obowiązek każdego polityka dzisiaj w Polsce to jest dbałość o zapewnienie równych szans dla polskich przedsiębiorców. Pamiętacie tę sytuację z roku 2008, kiedy zaczął się kryzys w Europie i zarząd koncernu Fiat stanął przed takim wyborem. Mógł uruchomić produkcję nowej linii samochodu albo w świetnie prosperującej, przynoszącej duże zyski, w fabryce w Tychach, albo w fatalnie zarządzanej, rzężącej, dotkniętej ciągłymi strajkami, w fabryce we Włoszech.
Rachunek ekonomiczny był jednoznaczny. Należało otworzyć tę produkcję w Tychach. A co powiedział prezes koncernu Fiat? Powiedział, będziemy ten samochód produkować u siebie, we Włoszech, bo jesteśmy patriotami i chcemy tworzyć nowe miejsca pracy, przede wszystkim dla Włoch. To jest lekcja nowoczesnego, prawdziwego, mądrego patriotyzmu gospodarczego. I chciałbym, aby wszyscy politycy w Polsce kierowali się takim patriotyzmem gospodarczym i obiecuję wam, że wtedy, kiedy zmienimy kształt polskiej polityki, to takie zasady patriotyzmu gospodarczego wreszcie będą w Polsce realizowane. Co proponuje zamiast tego rząd? Podobno nie ma kryzysu, ale minister finansów, ten były, zobaczymy jak się zachowa obecny, zapowiedział wielki skok. A to nie jest skok rozwojowy polski, skok cywilizacyjny. To jest skok na nasze oszczędności emerytalne. To, co proponuje rząd w sprawie drugiego filaru emerytalnego, to jest nic innego jak próba wywłaszczenia 16 milionów Polaków z ich prywatnej własności. To, co miliony Polaków zaoszczędziły przez 14 lat, to rząd Platformy i PSL-u chce jako kiełbasę wyborczą wydać w ciągu 2 lat. Chcę powiedzieć, i nie jestem w tym odosobniony, jest coraz więcej instytucji państwowych, podległych rządowi, Rządowe Centrum Legislacyjne, Prokuratoria Generalna, nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chcę powiedzieć, że to jest rozwiązanie skrajnie szkodliwe. Zarówno z punktu widzenia przyszłych emerytur Polaków, jak i z punktu widzenia polskiej giełdy, w której te towarzystwa emerytalne inwestują. Z punktu widzenia polskich firm, to, co planuje rząd, uderza w wiarygodność polskiego państwa. Zniszczy nam reputację na wiele lat. Ta reputacja przekłada się przecież na pieniądze, na koszty obsługi długu czy na inwestycje. Jeżeli, jak twierdzą przedstawiciele rządu, jest tutaj dobrowolność w tej sprawie, to dlaczego nie mogę przenieść swoich oszczędności emerytalnych z ZUS-u do OFE, jeżeli bym chciał? Jeżeli to rozwiązanie jest takie korzystne dla emerytów, to dlaczego minister Dostowski nie przeniesie swoich oszczędności emerytalnych z prywatnego funduszu Wielkiej Brytanii do ZUS-u? Ja uwierzę, że to jest korzystne dla emerytów, gdy on przeniesie swoje oszczędności do ZUS-u. Zobaczymy, czy to zrobi. Drodzy przyjaciele, kryzys gospodarczy to tylko jeden z wymiarów polskiego kryzysu. Drugi wymiar jest na dłuższą metę jeszcze bardziej dramatyczny. Nasze spotkanie pewnie będzie trwało 1,5 godziny. Co wydarzy się w tym czasie? Wydarzą się rzeczy smutne, bo niektórzy z nas, niektórzy z Polaków odejdą do Pana. Wydarzą się też rzeczy radosne, bo narodzi się wiele dzieci, a narodziny każdego dziecka to jest cud powstania nowego wszechświata. Ale jaki będzie bilans tych śmierci i tych narodzin? Otóż tylko w ciągu naszego spotkania z mapy Polski zniknie jedna klasa szkolna. O tyle polskie społeczeństwo się skurczy. Potrzeba roku, by z mapy Polski zniknęło miasto wielkości Torunia. Do roku 2060 według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego ma nas być o 8 milionów mniej. Co to oznacza? Nie chodzi o to, żebyśmy mieli manię wielkości. Nie chodzi też tylko o to, że dzieci to źródło naszego szczęścia, to źródło sensu naszego życia. Chodzi także o wymierne skutki gospodarcze. Jeżeli będzie nas o 8 milionów mniej, jeżeli na
jednego pracującego będzie przypadał jeden emeryt. Jeżeli w roku 2060 z jednego z najmłodszych społeczeństw w Europie staniemy się społeczeństwem najstarszym, to to będzie oznaczało, że po drodze załamie się nasz system ubezpieczeń społecznych, a w ślad za nim załamie się polska gospodarka. I chcę powiedzieć, że polityka rodzinna, nie żadna prorodzinna, bo ten przedrostek pro sugeruje jakieś przywileje, uczciwa polityka rodzinna, bo w interesie każdego państwa jest wspieranie rodziny, że ta polityka rodzinna musi przestać być wreszcie mylona po 25 latach z polityką socjalną. To nie chodzi tylko o pomoc dla tych rodzin, które nie dają sobie rady w życiu. Owszem, trzeba im pomagać, zwłaszcza wtedy, kiedy mają kłopoty bez własnej winy. Ale chodzi o pomoc adresowaną do wszystkich polskich rodzin. Mamy dzisiaj jeden z najniższych na świecie, bodajże na 209 miejscu. Jesteśmy współczynnik dzietności. Znaczy to jest tak, że młode Polki, młodzi Polacy nie chcą mieć dzieci. Zobaczcie, co dzieje się, kiedy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że tam Polki przeciętnie mają ponad dwójkę dzieci. Co to znaczy? To znaczy, że w Polsce młodzi Polacy, młode Polki boją się posiadania dzieci, bo posiadanie dzieci graniczy czasami wręcz z heroizmem w sytuacji, w której państwo w żaden sposób, albo tylko w sposób pozorny, wspiera rodziny. Chcę powiedzieć, że polityka rodzinna to jest być albo nie być Polski i najwyższa pora, żeby taką politykę opracować. Wraz z gronem ekspertów, bardzo wybitnych ekspertów, korzystając też z pomocy kolegów z PJN-u, którzy pod tym względem byli prawdziwymi prekursorami w polskiej polityce, przygotowałem taki program polityki rodzinnej. On się opiera na trzech podstawowych filarach. Filar pierwszy to równe traktowanie wszystkich rodzin. Dzisiaj jest tak, że z urlopów rodzicielskich, no w praktyce to są prawie zawsze urlopy macierzyńskie, że z tych urlopów może korzystać zaledwie 1/3 młodych Polek, bo tylko 1/3 zatrudniona jest na umowach etatowych. A co z pozostałymi 2/3? Co z tymi Polkami, które się uczą? Co ze studentkami? Co z tą ogromną rzeszą młodych Polek, które zatrudnione są na tak zwane umowy śmieciowe? Czy one wszystkie w swoim własnym kraju są obywatelkami drugiej kategorii? Dlatego pierwsza i podstawowa zasada polityki prorodzinnej, zasada równości, musi oznaczać, że urlop macierzyński ma przysługiwać każdej matce. Zasada druga. To jest zasada wolności wyboru. Niedawno głosowaliśmy w Sejmie wniosek o referendum w sprawie 6-latków. I większość rządowa wyrzuciła do kosza 1 000 000 podpisów. Podpisów złożonych przez zatroskanych rodziców czy zatroskanych dziadków. To jest tylko jeden z wielu przykładów takiego przymusu stosowanego przez państwo, stosowanego przez część polityków wobec rodzin. Ale chodzi o sprawy dużo bardziej podstawowe nawet niż kwestia 6-latków. Dzisiaj jest tak, że tylko część rodziców może posyłać dzieci do przedszkola. Ci rodzice otrzymują pewne realne wsparcie ze strony państwa. A co z pozostałymi 2/3 rodziców? Bo to tak mniej więcej 1/3 rodziców, 1/3 dzieci ma dla siebie miejsca w przedszkolu. Otóż zasada wolności oznacza, że każdy z rodziców może zdecydować, czy chce posyłać dziecko do przedszkola, czy na przykład wychowywać je w domu. Ale jeżeli decyduje się któryś z rodziców, decyduje się poświęcić wychowaniu dziecka,
albo jeżeli wychowaniem dziecka zajmuje się babcia czy wynajęta opiekunka, to każdy rodzic powinien otrzymywać taki bon wychowawczy. Z tym bonem wychowawczym albo może iść do przedszkola, posłać tam swoje dziecko, albo tym bonem wychowawczym opłacić pracę tej mamy, która się zajmuje wychowaniem dziecka, tej babci czy tej opiekunki. Podobnie należy wprowadzić bon edukacyjny, tak żeby każdy z rodziców mógł z tym bonem edukacyjnym zdecydować, w której szkole będzie się kształcić jego dziecko. I wreszcie trzecia podstawowa zasada polityki rodzinnej. To jest poważne traktowanie konstytucyjnej zasady, że małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, że rodzina, że macierzyństwo znajdują się pod szczególną opieką i ochroną ze strony państwa. To poważne potraktowanie powinno wyrażać się całym szeregiem decyzji, na przykład stworzeniem systemu zachęt dla samorządów do tworzenia karty dużych rodzin, karty umożliwiającej rodzinom wielodzietnym, wielu wspaniałym rodzinom, umożliwiającej im tańsze czy bezpłatne korzystanie z instytucji kulturalnych czy ze środków komunikacji. Owszem, już dzisiaj wielu mądrych samorządowców tworzy takie karty, ale tworzy je z własnych środków. A jak długo państwo, rząd będzie przerzucał na samorządowców ciężary wykonywania zadań, które należą do samego rządu? Chcę też powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, to co prawda w pół roku po moim odejściu, ale jednak rząd przyjął rozwiązanie, które proponowałem, aby przy ocenie skutków każdej nowej ustawy uwzględniać nie tylko konsekwencje z punktu widzenia finansów, ale konsekwencje także z punktu widzenia rodziny. Ten przepis już wszedł w życie, ale czekamy na dużo bardziej podstawowe rozwiązania, przede wszystkim na odpowiedni system ulg podatkowych, tak aby ci rodzice, którzy wychowują dzieci, którzy zapewniają przyszłość polskiemu narodowi, przyszłość polskiemu społeczeństwu, aby oni otrzymywali w formie ulg podatkowych jakiś ekwiwalent swojego wysiłku, swojej ciężkiej pracy, swojego poświęcenia, nakładów finansowych na wychowanie dziecka. Ten projekt, te trzy zasady przedstawiłem już kilka miesięcy temu. Wtedy część ekspertów powiedziała, no ile to będzie kosztować, nie stać nas na to. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że wszystkie te rozwiązania są bardzo dokładnie policzone również pod kątem skutków finansowych. I one nie kosztowałyby polskiego budżetu ani jednej dodatkowej złotówki. Bo można każde z tych rozwiązań wprowadzić w życie tylko przez lepsze wykorzystanie tych środków, które już dzisiaj państwo przeznacza na wspieranie rodzin. Tyle tylko, że dzisiaj robi to w sposób nieefektywny, że duża część tych środków jest marnowana, że one nie trafiają do rodzin, do tych, którzy potrzebują, że są gdzieś po drodze przejadane przez polityków czy przez administrację państwową. I po drugie, tym, którzy mówią, że nie stać nas na politykę rodzinną, chcę powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie, że nie stać nas na to, żeby nie mieć polityki rodzinnej. Bo jeżeli nie będziemy mieli tej polityki rodzinnej, to polska gospodarka się załamie. I jest wreszcie trzeci kryzys, któremu musimy stawić czoło. I stawimy mu czoło. Widzę to po waszych twarzach, widzę to po tym, jak wielu nas tu spotkało się na tej sali. To jest kryzys zaufania do klasy politycznej. Ponad dwie trzecie Polaków twierdzi, że nie ma dzisiaj partii politycznej, na którą mogliby z czystym sumieniem
zagłosować. Zawód polityka od dawna znajduje się na samym dole rankingu zaufania. Ronald Reagan powiedział kiedyś, tak sobie troszkę zażartował, że mówi się, że polityka to drugi najstarszy zawód świata. Jak się przygląda, jak polityka wygląda, to dochodzi do wniosku, że bardzo niepokojąco przypomina pierwszy z tych zawodów. Chcę powiedzieć, że te słowa są szczególnie aktualne, niestety, dzisiaj w Polsce. Ale chcę też powiedzieć, że polityka może wyglądać zupełnie inaczej. Że ona może być bezinteresowną troską o dobro wspólne. I taką politykę będziemy tworzyć. Finansowanie partii z budżetu. Coś, co miało zapewnić wysokie standardy polityczne, uwolnić politykę od korupcji. Doprowadziło do jeszcze większych patologii. Doprowadziło do tego, że scena polityczna została zabudowana przez partie, które przypominają kartele, które przypominają wielkie przedsiębiorstwa. Te kartele całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą ze strony obywateli. Co roku wydają grube miliony. Miliony wyciągnięte z naszych portfeli. Liderzy partii. Podległy im aparat partyjny, całe te oligarchii uwłaszczyły się na tym ogromnym majątku. I dzisiaj główna troska tych oligarchii partyjnych polega na tym, żeby nikogo nowego nie wpuścić na scenę polityczną. Blokuje się dostęp do polityki nowych ludzi, młodych, bezinteresownych. Blokuje się dostęp do polityki tym, którzy kiedyś działali w wielkim ruchu Solidarność, którzy tworzyli przez te 20 lat wiele fundamentalnych reform. Dzisiaj często tacy wartościowi ludzie zepchnięci są gdzieś na boczny tor. Dobrze wiadomo, co trzeba zrobić, by ograniczyć tę patologię, by zapewnić uczciwą konkurencję na scenie politycznej, by otworzyć drogę do polityki nowym ludziom. Po pierwsze, trzeba zlikwidować te dotacje budżetowe. Albo radykalnie je ograniczyć, ale jeżeli ograniczyć, to musimy poddać je bardzo ścisłej kontroli. Każda faktura ma być natychmiast wywieszana w internecie. Każda faktura ma być natychmiast przedstawiana Państwowej Komisji Wyborczej i wszystkim obywatelom, tak żebyśmy nie dowiadywali się po latach, że nasze pieniądze, nasze podatki wydawane są na wina i cygara dla oligarchów partyjnych. Chcę też powiedzieć, że zmianie musi ulec ordynacja wyborcza. Ta dzisiejsza promuje aparat partyjny. Promuje ludzi biernych, miernych, za to wiernych, ale wiernych nie ponad, wiernych swoim bosom partyjnym. Trzeba wprowadzić jednomandatową ordynację wyborczą i to jest jeden z filarów. W ostatnich dniach Polacy dowiedzieli się o ogromnej skali korupcji. Muszę powiedzieć, że jako minister wiem, były minister, wiem o wielu faktach. I jeszcze nie jednym takim faktem będziemy wszyscy zaskoczeni. Ale nawet ja jestem zszokowany tymi informacjami, o których dowiadujemy się z doniesień medialnych, z komunikatów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wszystko wskazuje na to, że to, co ujawnione zostało do tej pory, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. I to dobrze, że są instytucje takie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chciałbym, żebyśmy nagrodzili tych dzielnych policjantów za ich ciężką, odważną pracę serdecznymi oklaskami. Ale oprócz
oprócz represji, one są konieczne wobec tych, którzy łamią prawo i którzy okradają prawo, ale oprócz represji potrzebna jest prewencja, potrzebne jest dobre i stale monitorowane prawo. Trzeba wyeliminować mechanizm nepotyzmu i nominacji partyjnych w administracji państwowej i w spółkach Skarbu Państwa. Trzeba dokończyć prywatyzację i przekazać do sektora prywatnego wiele zadań, które dzisiaj wykonują instytucje państwowe. To właśnie tam, na styku tego, co prywatne i tego, co państwowe, powstaje korupcja. Prywatyzacja, odsunięcie tych oligarchii partyjnych od dostępu do naszej wspólnej własności. To jest najlepszy sposób na zapobieganie korupcji. Problem w tym, że partie władzy nie wyglądają na zainteresowane w prewencji. Nie zależy im na przejrzystości procedur, ale raczej na utrzymywaniu niedowładu, takiego systemowego niedowładu, na którym rosną grupy brudnych interesów. Drodzy przyjaciele, chcę wam też powiedzieć, że polska polityka od lat sparaliżowana jest, zabetonowana przez konflikt dwóch wielkich oligarchii partyjnych. Te dwie partie i ich konflikt służy im sam. Tak, dzięki temu, że tak ze sobą walczą. To im słupki notowanie rosną. Ale co z tego wynika dla normalnych Polaków? Czy to nie jest konflikt kompletnie jałowy? Czy on nie dotyczy kwestii kompletnie zastępczych? Chcę powiedzieć, i to jest bardzo poważny zarzut, że te dwie wielkie partie w swoim własnym interesie świadomie dzielą Polaków, świadomie rozbijają jeden naród na wrogie sobie plemiona. I chcę powiedzieć, że pora skończyć z takim podejściem do polityki. Podejściem opartym na jałowym konflikcie. Pora jest na politykę opartą na rozmowie, na porozumieniu, na szukaniu kompromisu, na rozwiązywaniu realnych problemów milionów normalnych Polaków. Pora też na nową elitę polityczną, na nowych liderów. Potrzebna jest nam nowa jakość. Tej nowej jakości nie stworzy Jarosław Gowin. Nie stworzy go żaden z tych polityków, których znacie z ekranów telewizyjnych. Ta nowa jakość wymaga nowych liderów. I po to tutaj jestem. Po to jesteśmy tutaj razem, żeby z naszego grona, ze środowisk samorządowców, przedsiębiorców, ludzi organizacji pozarządowych, ludzi reprezentujących świat nauki, środowiska akademickie, żeby z tych środowisk wyłonić setki i tysiące nowych liderów. Liderów, którzy zmienią kształt polskiej polityki. Którzy nadadzą tej polityce na nowo charakter służby. Po to tutaj jesteśmy, żeby przewietrzyć Warszawę, żeby przewietrzyć Sejm, żeby polityka wreszcie zaczęła odpowiadać potrzebom Polaków. Polityka musi być oparta na wartości. I to nie mają być wartości importowane z zagranicy. To nie mają być wartości, które my przejmujemy, bo jak papuga naśladujemy innych. To mają być te wartości, którymi żyją miliony Polaków. Podróżując po Polsce, rozmawiając z Polakami, doszedłem do wniosku, że jest pięć takich prostych wartości, podstawowych wartości, najważniejszych dla Polaków. O niektórych z nich mówiłem. Praca. Jesteśmy narodem ludzi ciężko pracujących, chcących samodzielnie utrzymywać siebie, swoje rodziny, chcących uczciwie się
bogacić. Rodzina, ta podstawowa wartość, ten fundament naszego życia. Wolność. Wolność, która oznacza, że decydujemy o sobie sami, że sami sobą rządzimy. Wolność, która najpełniejszy wyraz przybiera w tej najbardziej udanej z reform przeprowadzonych po roku 89, czyli z reformy samorządowej. Czwarta wartość, ta wartość, z której wyrosła wolna Polska, to jest solidarność. Solidarność słowami księdza Tischnera, jeszcze wcześniej świętego Pawła, to znaczy jeden drugiego ciężaryności. Dzisiaj tę wartość solidarności najpełniej realizują ci, którzy działają w organizacjach pozarządowych. Wreszcie piąta wartość. Tą piątą wartością jest tradycja. My jesteśmy stąd. Jesteśmy z Polski. Jesteśmy z tego dumni. Chcemy pozostać Polakami. Chcemy zachować tradycję i wiarę naszych przodków. Z szacunkiem dla innych tradycji, z poszanowaniem wolności tych, którzy naszych tradycji nie podzielają, ale tu jest Polska i tu będziemy żyli takimi wartościami i takimi tradycjami, które bliskie są pokoleniom Polaków.